ducha zmartwychwstałego do ciebie i do mnie, żeby zapewnić, że Bóg ciebie kocha i że to życie, które masz, jest najlepszym, jakie jest możliwe. Rodzice, których masz, są najlepsi, a jacy mogli się zdarzyć. I to, co ty przeżyłeś, nie jest przeklęte, tylko w tych faktach twojego życia, od których ty może uciekasz, tam, gdzie jest śmierć, od której chcesz uciec jak najdalej, tam chce się objawić Bóg, żebyś ty był szczęśliwy. I to zwycięstwo się już odbyło i ono przychodzi do ciebie dzisiaj. Jest taka historia, że pewien człowiek, który bardzo chciał być bogaty, a myślę, że to jest marzenie wielu z nas, mimo że jesteśmy ochrzczeni, mimo że mówimy, że wierzymy w Boga, tak? Chciał być bardzo bogaty, miał pewien sen. Miał pewien sen. Otóż śniło mu się, że w tym mieście, gdzie on mieszkał, pod mostem, jest ukryty skarb. Tak mu się przyśniło, a ponieważ on tą myślą żył, żeby być bogaty, pobiegł tam czym prędzej w nocy i patrzy, ale na moście, tak jakby na tym albo na Bernardyńskim, jest pewien strażnik, policjant, który tam stoi. On się bał do niego zbliżyć. I tak stoi, stoi, tak patrzą na siebie, aż w końcu ten policjant go pyta, po co tu przyszedł. A on szczerze mu odpowiada, że no, miał sen, śniło mu się, że pod tym mostem jest ukryty skarb. A ten policjant mówi, a ja też miałem sen, bo śnił mi się pewien głupiec, który szuka skarbu wszędzie, nawet tu pod most przyjdzie, ale ten skarb, którego on szuka, jest w jego mieszkaniu, w jego kuchni pod podłogą. I kiedy on pobiegł natychmiast, ten, który miał ten sen, ten człowiek, do swojego domu, rozerwał podłogę i znalazł tam skarb. I słuchajcie, ten skarb, którego my szukamy na zewnątrz, w pieniądzu, w pracy, w seksie, w czymkolwiek, możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Co ty robiłeś dzisiaj, co ty robiłeś wczoraj, przez ostatni tydzień, przez ostatni rok, jakie było twoje życie? Ten skarb, którego szukasz, nie jest na zewnątrz ciebie, bo ty będziesz szczęśliwy wtedy, kiedy w głębi swojego serca spotkasz Jezusa Chrystusa, który jest darem Boga dla ciebie, który ci powie, że Pan Bóg cię kocha i przebaczy ci wszystkie grzechy. Mało tego, On już to zrobił. I my jesteśmy tego świadkami. Nad nami też jest Litowo. Ja też pochodzę z rodziny, mam nas go 7. Kiedy moje rodzeństwo starsze chodziło na pierwsze pielgrzymki do Częstochowy, z Warszawy albo z Torunia, ja je szydziłem z nich. A kiedy mój najbliższy kuzyn został księdzem,